Już? Tak. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram posiedzenie Zespołu Trwałego Budżetu Obywatelskiego. Witam serdecznie Pana Burmistrza. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 9 członków zespołu obecnych jest 6, 7 podpisało listę obecności, ale jeden skierował nieobecny. Porządek obrad otrzymali Państwo w materiałach. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie proponuję, żebyśmy postępowali zgodnie z jego treścią. Punkt drugi, uzgodnienie treści sprawozdania z realizacji budżetu obywatelskiego za 2017 rok. Pan Burmistrz jest autorem tego sprawozdania, także oddam głos, czyli Pan Burmistrz chciałby coś powiedzieć. Państwo sprawozdanie otrzymali w materiałach. No może to już ten działa. Tak, no to już myślę, że... Dziękuję bardzo, witam również bardzo serdecznie. Dziękuję, że poświęcacie swój czas w pracy naszego zespołu na rzecz naszych mieszkańców w myśl obowiązujących uchwały tej podstawowej, uchwały zmieniającej. Burmistrz ma obowiązek corocznie złożyć sprawozdanie mieszkańcom miasta z realizacji budżetu za rok poprzedni. Zapisaliśmy sobie w paragrafie 17, że to należy uczynić w zespół z zespołem, w uzgodnieniu z Państwem, dlatego też w zaproszeniach dostaliście Państwo na piśmie to sprawozdanie z wydarzeń ubiegłego roku. Dla przypomnienia powiem tylko, że mieliśmy w ramach budżetu obywatelskiego, które się kwalifikowało w ramach kwot przypisanych do budżetu obywatelskiego, trzy zadania: budowę kompleksu wojsk do siatki plażowej, ekostadion, czyli budowa zieleni parkowej oraz wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi na osiedlu Garbarskim i siłownie plenerowe. Po uchwaleniu budżetu, po wyborze, poprzez głosowanie tych punktów urząd realizował zadania związane z wdrożeniem tych inwestycji. No, sprawozdanie to pokazuje, że podchodziliśmy w ubiegłym roku czterokrotnie do realizacji tych zadań. Trzy przetargi organizowane były za zasadą zaprojektuj, wybuduj, widząc po raz kolejny, że po trzecim tym przetargu, że albo nie ma oferenta, albo kwoty jednego z zadań są przewyższające, postanowiłem, że jesienią ubiegłego roku postanowiłem, że zlecimy opracowanie dokumentacji technicznej tego zadania i to zostało w tym sprawozdaniu szczegółowo opisane. Nic nam więcej nie uda się dodać w tym sprawozdaniu. Dla jakby zobrazowania powiem tylko, że, bo to Rada podejmowała decyzję, że te zadania mają kontynuację w tym roku. Finał jest taki, że to ten jesienny postępowanie przetargowe na dokumentację zakończyliśmy już w ostatnich dniach i będziemy realizować te zadania już w ramach budżetu 2018 roku, a ja zwracam się z prośbą do zespołu, aby uzgodnił taką treść tego sprawozdania, które przedstawimy i mieszkańcom, i na najbliższej sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś w sprawie z tego sprawozdania chciałby zabrać głos? Pan Przewodniczący Tomaszek, proszę bardzo. Ja zgodnie z zapisami uchwały o konsultacjach wyraźnie jest napisane, że to sprawozdanie ma powstać w uzgodnieniu z zespołem do spraw budżetu obywatelskiego. Więc wydaje mi się, że to powinniśmy przedyskutować i nanieść poprawki tego sprawozdania, ponieważ to sprawozdanie jednak nie odzwierciedla tego, co wydarzyło się w roku 2017 w sprawie budżetu obywatelskiego. A mianowicie chciałem przypomnieć, że po pierwszym postępowaniu przetargowym, które odbyło się 9 czerwca 2017 roku, radni zarówno na Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa, który zapoznawał się z wykonaniem, jeżeli chodzi o plan, o budżet obywatelski, jak i również radni na sesjach Rady Miasta wielokrotnie zwracali uwagę, że prowadzenie postępowania przetargowego i połączenie zupełnie nie wiadomo dlaczego trzech oddzielnych projektów w ramach jednego dużego projektu i zrealizowanie i ogłaszanie kolejnych przetargów jest bez sensu. Wielokrotnie były zgłaszane uwagi, aby zacząć od przygotowania dokumentacji technicznej, jeżeli chodzi o te obiekty, i aby realizować
tak jak zostały te projekty zgłoszone, czyli niezależnie od siebie, bo zostały zgłoszone niezależnie, czy projekty w ramach budżetu obywatelskiego od siebie, podczas kiedy ktoś jednoosobowo podjął decyzję, że łączy je jako jedno zadanie w ramach postępowania przetargowego i potem okazuje się, że nie są to wykonania żadne z pozostałych zadań, ponieważ nie dość, że połączono trzy zadania, to jeszcze zmuszono potencjalnego oferenta do tego, aby na wszystkie trzy zadania określone w budżecie obywatelskim przedłożył dokumentację techniczną, co również powodowało, że wykluczano w ten sposób potencjalnych oferentów. Dlatego zgłaszam uwagę, aby w tym protokole dopisać te uwagi, które przed chwilą zgłosiłem, ponieważ ten protokół tak naprawdę nie odzwierciedla realnego funkcjonowania i realnych rzeczy, które działy się w zeszłym roku, jeżeli chodzi o ten budżet obywatelski, że osoba, która była zobowiązana do tego i nie wykonywała tych poszczególnych wniosków, czy to z Komisji Planowania, czy też licznych interpelacji i zapytań na sesjach Rady Miasta, no to już jest zupełnie odmienny temat. Natomiast należy zwrócić uwagę, że wielokrotnie i zarówno przedstawiciele Komisji Celowej, która się zajmowała budżetem obywatelskim z upoważnienia Rady Miasta, przypomnę, bo miała to w planie pracy, jak i również radni na sesji Rady Miasta zgłaszali wielokrotnie uwagi, że postępowanie przetargowe i prowadzenie w tym trybie tego postępowania skutkować będzie tym, że tych inwestycji nie uda się wykonać w roku 2017. Dziękuję bardzo. Czy mogę poprosić o konkretną poprawkę do tego sprawozdania? Tak, za chwileczkę przygotuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie treści sprawozdania? Może w kwestii tej poprawki, którą Pan Przewodniczący zaproponował, ta jest dyskusja na treści nad tą poprawką. Pan Piotr Turowski, tak proszę. Myślę, że jeżeli można, wielokrotnie było odnoszone się do tego, dlaczego trzy projekty wskazane do realizacji na tej samej działce były połączone do jednego postępowania i wydaje mi się, że na każdej komisji, którą się do tego poprosiliśmy w roku ubiegłym, nie ma potrzeby powtarzania dalszych tych argumentów. Dziękuję bardzo. Zespół do spraw budżetu obywatelskiego jest ciałem składającym się przez przedstawicieli trzech sektorów. To jest sektora obywatelskiego, sektora organu wykonawczego, czyli pana burmistrza i Rady Miasta, czyli organu uchwałodawczo-kontrolnego naszej gminy. I moim zdaniem celem właśnie uzgodnienia tego sprawozdania jest też wyciągnięcie pewnych wniosków na przyszłość, tak żebyśmy czy ten budżet obywatelski, czyli oddanie w ręce mieszkańców, czyli głosów wpływu na, czy bezpośredniego wpływu na wydatkowanie części budżetu miasta, był jak lepszy i jak najbardziej wykonalny. Moim zdaniem już po raz kolejny jakby stoimy przed sytuacją, że ten budżet nie jest wykonany i nie jestem w stanie powiedzieć, na ile jest to sprawa związana z wykonaniem tego budżetu, ale jest to sprawa będąca w wadach przy zgłoszeniu czy przy przyjmowaniu projektów pod głosowanie przez mieszkańców miasta. Wydaje mi się, że możemy to sprawić poprzez na przykład usunięcie tych pewnych wad i praktyka pokazuje, że być może w przypadku zeszłorocznego budżetu obywatelskiego i wcześniejszych wpływ na to, że zaplanowane w projektach wydatki są niższe od tych, które wychodzą z przetargu do jej wykonania. Wpływ na to może mieć koniunktura gospodarcza i rosnące ceny usług i materiałów budowlanych, jak też sytuacja na rynku pracy, ale być może wpływ ma też niedoszacowanie wysokości tych projektów. I może powinniśmy się nad tym zastanowić, żeby pójść w ślady na przykład Dąbrowy Górniczej, która zaplanowała w inny sposób jakby opracowanie projektu do budżetu obywatelskiego. Sposób ten jest dwuetapowy. Pierwszy etap polega na tym, że mieszkańcy, tudzież uprawnione podmioty zgłaszają pomysły z takim wstępnym zakresem tych projektów. Następnie te pomysły są weryfikowane, kosztorysowane, czy w jaki sposób jest szacowana ich wartość przez burmistrza czy podległych mu pracowników i następnie te pomysły oczywiście w uzgodnieniu z wnioskodawcami
już po takim weryfikacji kosztorysu i zakresu są poddawane pod głosowanie mieszkańców. To jest taki pomysł rzucony po dyskusję, czy nie powinniśmy spróbować pójść w tym kierunku, bo mam nadzieję, że państwu, tak jak i mi, zależy na tym, żeby ten budżet obywatelski nam się udawał i żeby mieszkańcy otrzymywali to, na czym im zależy. Pan przewodniczący, proszę. Znaczy, ja chciałem przypomnieć, że ta nasza uchwała dotycząca budżetu obywatelskiego jest dosyć wyczerpująca i że ona w paragrafie 4 oraz paragrafie 5 dosyć szczegółowo określa i w paragrafie, przepraszam, jeszcze 7 dosyć szczegółowo określa, jak mocno one powinny być weryfikowane, te wszystkie projekty, jeżeli chodzi o budżet obywatelski. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że nie było zastrzeżeń, jeżeli chodzi o 2017 rok, jeżeli chodzi o te tematy kosztorysowe. One wszystkie zostały rozwiązane na etapie konsultacji. Natomiast chciałem pokazać Pani również... Panie, przepraszam, przypomniałem sobie, że były uwagi co do wysokości. Mam takie wrażenie, nie mam przy sobie dokumentów, protokołu, ale przypominam sobie, że były zastrzeżenia co do kosztów tak planowanych inwestycji. Tak, i odbyła się duża komisja, podczas której zostały przedłożone przez Urząd Miasta wyniki postępowań przetargowych, które pokazywały, że oferty, które były składane w innych miastach, radykalnie przewyższały kosztorysy, które zostały zaproponowane w tak, mieście. Tak, i z drugiej strony były też, przypomniałem sobie, pokazywane inne jakby projekty i koszty przez stronę wnioskującą, przez podmiot, który wnioskował w sprawie tego projektu, gdzie były pokazywane te kosztorysy niższe i niższe ich wartość realizacji, co nie oznacza, że prawdą nie jest stwierdzenie, że jakby te koszty wzbudzały jakby kontrowersje, tak, i były dyskusyjne, i nie to, że nie rozmawialiśmy na temat wysokości kosztów poszczególnych inwestycji. Tak, tylko chciałem zwrócić również uwagę, że nie dano szansy, aby zweryfikować te ceny kosztorysowe, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałem, połączono wszystkie 3 inwestycje do jednego postępowania przetargowego, gdzie tak naprawdę wymuszono na potencjalnych ofertach składanie jednej oferty na wszystkie 3 projekty. I to nie jest sens i cel również budżetu obywatelskiego, bo nie wiem dlaczego w ten sposób to było realizowane, nie dając tak naprawdę szans na realizację chociażby jednego z tych przedsięwzięć, a zrealizowano to w taki, a nie inny sposób. Moja poprawka, którą wcześniej omówiłem szeroko, nie będę drugi raz powtarzał się, brzmiała w następujący sposób. Abyśmy po tym słowie przetarg trzeci, kiedy jest już ono omówione, a przed słowami z uwagi, wpisać następujące zdanie. W trakcie roku 2017 radni na sesji Rady Miasta oraz Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa wielokrotnie składali uwagi odnośnie postępowań przetargowych. Niestety uwagi nie były uwzględniane, co skutkowało brakiem realizacji budżetu obywatelskiego w 2017 roku. I później z uwagi dalsze to już nie ma istotne. Dziękuję. Drugie bardzo. Pan Doktorowski chciał zabrać głos. Znaczy, jeżeli można, ponieważ nie zamierzałem się do tego odnosić, jednakże tutaj padały sformułowania, że nie było podnoszone niedoszacowanie projektu. Chciałem zwrócić uwagę, że przy budżecie na rok 2017 na każdym etapie postępowania było podnoszone niedoszacowanie wartości projektu złożonych przez mieszkańców i uważam, że to jest bardzo duży problem uniemożliwiający nam realizację budżetu obywatelskiego. Jeżeli chcemy się oderwać na chwilę od polityki bieżącej i przenieść się na przykład z projektu budżetu obywatelskiego 2017 roku od ekostadionu i przenieść się na fontannę, to ten projekt też jest niedoszacowany. Czyli mamy błąd systemowy w uchwale, który być może powinniśmy wyeliminować. Może trzeba poprosić ludzi o to, żeby wskazali problemy do rozwiązania, oderwać ich od szacowania projektów, bo ewidentnie na etapie szacowania projektów popełniamy największe błędy. Te projekty są później na siłę przepychane przez budżet obywatelski, głosami członków zespołu, poparciem radnych w różny sposób. Natomiast później nie da się tego zrealizować, nie dlatego, że one zrealizowane na jednej działce w trybie zaprojektuj i wybuduj są niewłaściwie robione, tylko dlatego, że są niedoszacowane. Wykonawcy składający oferty na poszczególne części postępowania nie pozwalają nam na wykonanie wyborów założonych w budżecie pieniądze. To jest podstawowy problem budżetu obywatelskiego. Prosiłbym o oderwanie działań związanych z budżetem, jakby od systemowej pracy nad uchwałą. Jeżeli da się uchwałę poprawić po to, żeby ten budżet realizować, to myślę, że jest to cenna inicjatywa, którą należy poprzeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panu. Chciałbym jeszcze dodać, bo
jednym z elementów takich sztywnych, które też miały wpływ na rok, w roku ubiegłym, to jest poziom dofinansowania zadania z budżetu obywatelskiego nie przekraczającego 50% budżetu obywatelskiego. To był jeden z elementów, który nas determinował. Drugi element, no, można różnie oceniać, ale jeśli dwa zadania, czyli budowa kompleksu boisk do Chilki i ekostadion są na tej samej nieruchomości, czy w sąsiedztwie tej samej nieruchomości i rozrywanie ich w projektowaniu i potem realizacji, byłoby błędne, dlatego realizowaliśmy w jednym postępowaniu przetargowym, nie znajdując żadnego z oferentów i to nie ma znaczenia, czy łączyliśmy, czy nie łączyliśmy. Natomiast na siłownię w przetargach wydawało się, znaczy nie wydawało się, w postępowaniach wychodziły oferty, które były zgłaszane, ale przewyższały kwoty zaprojektowane. Także tutaj te uwagi, które zostały zgłoszone, no w moim ocenie no nie zasługują na wsparcie, na poparcie, bo one są nieadekwatne do rzeczywistego działania. Słowa były wypowiadane, natomiast to były wypowiadane jako element jak gdyby zarzutu czy propozycji, którą nie udało się zrealizować. Dziękuję bardzo. Czy w sprawie poprawki zgłoszonej przez pana przewodniczącego Tomasza, kto chciał zabrać głos? Pan Radny Gregorowicz, proszę bardzo. Sądzę, że obie strony tej dyskusji dotychczasowej, to mówię o tym samym, ale chyba z różnych punktów widzenia. Otóż moim zdaniem błąd chyba tkwi w dwóch rzeczach. W samym tekście uchwały, która rzeczywiście zawiera błędy, ale jak już mówiliśmy o tym wiele razy na sesjach, została przyjęta wadliwa uchwała mimo sprzeciwu czy głosów innych, które się pojawiały w dyskusji między innymi w naszego klubu Wspólny Lubartów. Zostawmy to w tym momencie. Okazuje się, że ta wadliwa uchwała jest powiększana, jej odgłos, czy jej skutki wdrażania tej wadliwej uchwały, to również wynika z tego, że wdrażanie tego projektu odbywa się w sytuacji również pewnych politycznych różnic. No, jesteśmy zatomizowani, różnimy się politycznie i nie ma wspólnoty interesów we wdrażaniu tych projektów obywatelskich. Jakkolwiek na to nie spojrzeć, czy mamy takie zdanie, czy inne, to my po prostu jesteśmy nastawieni negatywnie do poszczególnych projektów z punktu widzenia własnych opcji politycznych czy klubów. Ta moja teza, nie będę jej rozwijał, ale jej ślad widzi i jest widoczny choćby w tym sprawozdaniu. W ostatnim rozdziale 6 załącznika do tej uchwały aktualnej, w rozdziale 6 paragrafie 17 pisze, że burmistrz w uzgodnieniu z zespołem przedstawia sprawozdanie do realizacji budżetu. Jeśli to sprawozdanie, które to mamy, traktować jako sprawozdanie z realizacji, to jakby nie spełnia kryteriów jakby doktrynalny takiego sprawozdania, bo ono jest przedstawieniem suchych faktów z punktu widzenia pana burmistrza. I rzeczywiście trudno oczekiwać od niego, żeby on siebie atakował, że coś źle zrobił, albo że ominął jakieś rzeczy, które, no szczerze mówiąc, nie pasują mu, albo przedstawiają w złym świetle jego służby. I w związku z tym są to suche fakty, które jakby trudno zakwestionować, ale jeśli traktujemy sprawozdanie jako pełny wyraz przebiegu wydarzeń związanych z wdrażaniem projektów budżetowych, to brakuje właśnie tych sytuacji dwugłosu tej drugiej strony choćby sporu politycznego. Brakuje, że właśnie, że były głosy przeciwne, że inne głosy. Już nawet nie pamiętam, czy były dobre, czy złe, czy były zasadne, czy nie, ale brak pokazania tutaj w sprawozdaniu, że istniały inne punkty widzenia na realizację tych projektów. Na przykład zgadzam się choćby z tą kwestią, że niepotrzebnie połączono w jednym przetargu kilka części. Sama teza, że jeden teren czy jedna działka już uzasadnia, żeby włączyć do innego przetargu kilka części z różnych dzielin, no, jest mocno dyskusyjna. Można byłoby sobie wyobrazić, że one jednak się różniły rzeczowo. Te części, ich realizacja to miała pewne różnice życiowe, rzeczowe, które w istotny sposób nie nakazywały łączenia w jednym postępowaniu przetargowym. Podsumowując, żeby tutaj nie przedłużać, to zgadzam się, to po pierwsze, popieram do pana Piotra Dolskiego, że trzeba by wrócić, jeśli chcemy wdrażać dalej budżet obywatelski do
do weryfikacji projektu uchwały, bo ja nie wiem, chciałbym, żeby Państwo mnie poprawili, czy, bo w tej chwili również rząd, czy również sfery rządzące w tej chwili w Polsce zgłosiły projekt ustawy, że budżet obywatelski ma być częścią budżetu samorządowego. Czy to przeszło, czy nie? Czy właśnie Prawo i Sprawiedliwość również jest za tym, żeby budżet obywatelski był częścią budżetu samorządowego. Czy to przeszło, czy to przeszło, czy nie? Panie radny, tak, chciałem proszę powiedzieć, żebyśmy skupili się nad tym sprawozdaniem, a nie na sytuacji polityczną w Polsce. Jest, ale nie wiem, czy przeszło. Aha, więc widzicie, więc już obie strony sporu politycznego w Polsce chcą budżetu obywatelskiego i w związku z tym dyskusji już nie ma co wylewać dziecko z kąpielą. Trzeba się zastanowić, żeby to dziecko było piękne, ładne i dobrze urodzone. W związku z tym poprawmy tą naszą uchwałę, ale z drugiej strony, no powiem tak, poprawmy również to sprawozdanie wykonania budżetu, również o dwóch głos, nie odnosząc się do niego, czy to jest słuszne zdanie, czy nie, czyli powinniśmy zamieścić w tym sprawozdaniu również inne zdania, czy inne wyrazy, które dotyczyły sposobu realizacji, kwestionowały ten sposób. Niekoniecznie zabierali stanowisko, czy to dobre było zdanie, czy złe, ale brakuje mi jakby innych. To jest wyłącznie strona stanowiska pana burmistrza, natomiast ma być sprawozdanie pana burmistrza, ale za realizację, czyli to nie jego tylko zdanie. To tyle, więc popieram generalnie pana przewodniczącego i chciałbym, żeby dopisać te jego zmiany, które on wniósł, nie czyniąc z tego jakiegoś sporu politycznego. No co się stanie, że dwa zdania będą więcej? No, zawali się coś, Lwartów zginie, ujmie nam coś, ambicje, stracimy na honorze. No panowie, trochę spuśćmy tego powietrza z balonu i dajmy również szansę drugiej stronie, żeby również wyszła z tego spotkania z jakimś osiągnięciem. Jakkolwiek to nazwać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałem powiedzieć, że pośrednictwo Zespołu Budżetu Polskiego nie jest sporem, nie jest areną walki politycznej, tylko rozmawiamy na temat tego, jak poprawić budżet obywatelski i na temat sprawozdania z wykonania budżetu w zeszłym roku. Pan burmistrz, proszę. To pan tak uważa, mam inne zdanie. No właśnie, ja chciałbym zaprotestować przeciwko takiemu twierdzeniu, że w realizacji budżetu obywatelskiego kierujemy się działaniami politycznymi. Jest to nieprawdziwe twierdzenie. Jestem cały czas i moi współpracownicy, że jeśli żeśmy weszli już w obszar tworzenia budżetu obywatelskiego, to te zadania opóźnione, z trudem, bo one rzeczywiście mają te mankamenty, o których już było mówione, ale chcemy realizować. I to było przykład, że w każdych budżetach potem lat następnych te zadania zostały ujmowane, aby je zrealizować. Więc nie ma tutaj żadnego działania politycznego i nie ma żadnego opóźnienia ze strony urzędu w realizacji poszczególnych zadań. Natomiast ja myślę, że panowie tutaj zawsze znajdą zdanie po to, żeby powiedzieć inaczej niż to jest zaprojektowane, bo gdybyśmy rozdzielili te dwa zadania, dla mnie naturalnie pan radny Gregorowicz obraca się w branży zamówień publicznych i jeśli mam, może się mylę, ale na pewno w sytuacji niezwiązanej z tym konkretnym dzisiejszym sprawozdaniem, to bym mówił, że łączyć należy zadania, bo one są atutami. Łączenie jest atutem, a nie minusem. Bo jeden wykonawca, bo inaczej patrzy na ten obszar, nie ma zlecenia, bo to jest z tej samej branży, proszę zauważyć, więc projektant i wykonawca powinien połączenie tych dwóch zadań, zwiększenie zakresu powinno być atutem, a nie minusem. I dlatego wydaje mi się, że to jest tylko po to, żeby właśnie te dwa zdania, ale powiedzieć, że jest źle, że nie było negowane, a Państwo zespół, bo będziecie tak to sprawozdanie przyjmować i rozumiem, że jest większość głosów zdecyduje, jak ten wydźwięk czy wyraz sprawozdania będzie miał i z tym pójdziemy na sesję do przodu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W kwestii formalnej tylko chciałem powiedzieć, więc moim zdaniem jest to sprawozdanie burmistrza, które zostaje w uzgodnieniu z zespołem i to nie jest tak, że to zespół ostatecznie reaguje ten treść sprawozdania, ani pan burmistrz, tylko to powinno być uzgodnione. Wyobrażam sobie też taką sytuację, że nie uzgodnimy treści sprawozdania, albo treść sprawozdania będzie uzgodniona z jakimś zdaniem odrębnym. Też jest taka możliwość, czyli odrębnym zdaniem, ale nie radnego, tylko zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, który jakby pod treścią sprawozdania przez pana burmistrza może być, że zespół spraw budżetu obywatelskiego zgłasza takie uwagi, ale to nie są uwagi czy jakieś opinie pana burmistrza. Jako wniosek mniejszościowy, tak? Bo ja rozumiem, że zespół jaką decyzję podejmiecie? Ja myślę, że to musi być, tak, ale to musi być kompromisowe rozwiązanie, moim zdaniem. Dobrze, czy jeszcze w sprawie wniosku? Tak. Drugi raz w tej samej sprawie. Tak.
Proszę bardzo. Nie ma jakiegoś regulaminu naszego zespołu, który by panu dawał podstawę do twierdzenia, że na przykład dwa razy to już raz za dużo. Panu można, ale, a mi nie można? Ale co dwa razy nie można? No, przecież pan... Zobaczył pan, że łapie się za mikrofon, to już pan mowo ciała daje mi znać, że pan bardzo niechętnie jakby kwituje tą okoliczność. No, pan, macie nie używać? Radny, nie, ale przecież pan się odzywa, proszę. No, ale już pan, apeluję, żeby ja czytam jednego słowa, ale również mowę ciała, panie przewodniczący. Wyjątkowo pan... Panie radny, proponuję mniej agresji, pan, tylko zająć się sprawozdaniem. Proszę bardzo. Alarmuje pan... Reaguje pan alergicznie na moją osobę. Ma pan do tego prawo, ale nie na posiedzeniu zespołu. Wracając do tematu. Ja powiedziałem w swojej wypowiedzi poprzedniej, że proszę pana, tutaj mogą być elementy sporu politycznego. Pan w reakcji na moją wypowiedź powiedział nie. Pan burmistrz powiedział, że również się nie zgadza. Więc ja powiem teraz tak. A ja się nie zgadzam z waszą wypowiedzią. Uważam, że jednak są elementy sporu politycznego. I obydwaj słowo przeciw słowu. To nie ma sensu taka dyskusja. Powtarzam, że sprawozdanie z przebiegu budżetu obywatelskiego za rok ubiegły to jest sprawozdanie działania, z realizacji. Czyli nie tylko przedstawienie suchych faktów oczami pana burmistrza, tylko również uwzględniając opinię zespołu opiniującego. W związku z tym potrzebny jest dwugłos. Sporu politycznego, którego pan się tak wyrzeka. Więc ponieważ były inne głosy w tym sporze, to jednak ten spór się toczy wokół tego budżetu, to powinien jakiś ślad tego sporu być. Nawet nie zawieranie stanowiska, czy to jest słuszny spór i nawet nie przesądzanie, kto ma rację, ale brakuje w tym sprawozdaniu tego dwugłosu. I tylko tyle, panowie. No, trzeba pokazać, że jest w Polsce i w Lubartowie demokracja, czyli że ktoś inny nawet ma prawo pleść bzdury, tak jak ja załóżmy teraz, rozumiem w pańskim przekonaniu, panie przewodniczący, ale jakiś ślad tych plot, to powinny się znaleźć w sprawozdaniu działalności. Więc jeśli w trakcie realizacji budżetu obywatelskiego były głosy, że nie powinno się łączyć, że nie zgadzam się jednak z tezą, że łączenie jest zawsze dobre, bo przypominam panu, że w algebrze są dwa działania równoważne. Dzielenie, jak i mnożenie. Można mnożyć, ale też i dzielenie jest równoważne. Kolejność decyduje tym. I w związku z tym czasami nie powinno się łączyć zadań, jeśli jednak wymagają odrębnych jednak sposobów czy technologii wykonania. I być może trzeba by rozdzielić wtedy specyfikacje, certyfikaty, jakieś opinie, czy głosy pochwały, czy jakieś opinie z innych samorządów co do realizacji tych zadań. Nie bawiąc się w jakiejś zawiłości, chcę tylko powiedzieć, panie przewodniczący, panie burmistrzu, że na tym budżetem jest za dużo kłopotów, trudności i jednak różnic politycznych. No mimo wszystko i błędów zawartych w samej uchwale. Ta uchwała jest błędnie sformułowana, mimo widzę obu woli i zgodności obu sądów. Dlatego należy w tym sprawozdaniu, kończąc moją wypowiedź, jednak dopisać jakiś ślad i zamieścić ślad z tych różnych poglądów, które odbyły się nad budżetem w tamtym roku. Bardzo dziękuję. Zanim pan przewodniczący zabierze głos, chciałem zaapelować do wszystkich, żeby nie interpretowali moich myśli, jeżeli ich nie wypowiem. Pan przewodniczący, bardzo proszę. Nie będę interpretował żadnych pańskich słów, natomiast wypraszam sobie takie wypowiedzi jak pana burmistrza, że jakiś dwóch radnych chce, żeby było inaczej niż to jest realizowane. Więc ja chciałem przypomnieć, że jeżeli mówimy o sprawozdaniu, to sprawozdanie powinno odzwierciedlać to, co wydarzyło się w roku 2017, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, ale nie tylko to, co by chciał pan burmistrz, co się wydarzyło, ale całą prawdę, która wydarzyła się wokół tego budżetu obywatelskiego, a nie tylko wybrane, określone zadania. Chciałem przypomnieć również, że paragraf 17 brzmi bardzo precyzyjnie, że burmistrz miasta Lubartów w uzgodnieniu z zespołem do spraw budżetu obywatelskiego przedstawia mieszkańcom miasta Lubartów sprawozdanie. W uzgodnieniu przedstawia to sprawozdanie, a nie ma takiej sytuacji, że jest narzucane jakieś sprawozdanie jednostronne przez pana burmistrza. Poza tym to sprawozdanie powinno być przygotowane do końca pierwszego kwartału, a jesteśmy w drugim już kwartale, więc jesteśmy poza terminem, jeżeli chodzi o to sprawozdanie. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że te dwa zdania, które proponuję, żeby uzupełnić powyższe sprawozdanie, one nie są czymś wydumanym, czymś, co się nie wydarzyło. Przypomnę, że w czerwcu, dopiero w czerwcu, odbyło się pierwsze postępowanie przetargowe
Jeżeli chodzi o realizację tego w ramach PFU, które było przygotowane przez pracowników Urzędu Miasta i już po tym pierwszym postępowaniu przetargowym na sesji Rady Miasta, na co dowód są protokoły z sesji Rady Miasta, czyli nie jest to nic wydumane, radni wskazują, że popełniono błąd, że będzie to realizowane w sposób niewłaściwy, że jest zagrożenie, że plan, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, nie zostanie zrealizowany w 2017 roku. Przypomnę, że najprawdopodobniej 28 chyba lub 27 lipca odbywa się posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa, która to komisja odbyła się w oparciu o uchwałę Rady Miasta, która upoważniła komisję do odbycia takiego posiedzenia, ponieważ zostało zapisane to w planie tej komisji, gdzie toczy się bardzo długa dyskusja, kilkugodzinna, na temat m.in. budżetu obywatelskiego, gdzie również radni podczas tej komisji zgłaszają swoje uwagi do tego, że niewłaściwy jest tryb taki, aby kolejne przetargi ogłaszać właśnie na zasadzie wspólnego postępowania przetargowego na trzy oddzielne zadania oraz stworzenie tej dokumentacji technicznej. Mimo te uwagi nie są słuchane przez władze miasta i są ogłaszane kolejne przetargi. Ostatni przetarg 28 sierpnia 2017 roku, czyli już po tym posiedzeniu tej Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa. I proszę Państwa, proponuję przeczytać z tego sprawozdania, które zaproponował Pan Burmistrz, ostatnie jego zdanie, które on zaproponował. Z uwagi na brak możliwości wykonania zadania w założonych w projekcie budżetu obywatelskiego środkach finansowych w zakresie siłowni plenerowych oraz brakiem ofert na pierwsze dwa zadania przygotowane zostało postępowanie na opracowanie dokumentacji technicznej. Czyli tak naprawdę to, co było mówione w miesiącu lipcu na Komisji Planowania Przestrzennego z konkretnymi wnioskami, wydarzyło się, ale pod koniec roku, kiedy okazało się, że trzy postępowania przetargowe nie doprowadziły do rozstrzygnięcia takiego, jak pierwotnie założył sobie Pan Burmistrz razem z kadrą, która pracowała w Urzędzie Miasta. Jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że w tym sprawozdaniu wchodzimy w rok 2018, gdzie mamy napisaną informację na temat firmy PRB Consulting Bąchorek Jarosław z 15 stycznia do 15 lutego, z tego co pamiętam, ta dokumentacja miała być gotowa. I mimo, że jesteśmy w miesiącu kwietniu, no to skoro odnieśliśmy się do roku 2018, nie mamy ani jednego zdania takiego, które by tłumaczyło, jak wyglądają te oferty złożone zgodnie z tą dokumentacją techniczną, bo przypomnę, że ona miała być gotowa miesiąc później, tam dano 30 dni na wykonanie tej dokumentacji technicznej i ta dokumentacja techniczna nie jest nam znana do dnia dzisiejszego, a jesteśmy w dniu 16 kwietnia. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli mamy przyjmować sprawozdanie, które odzwierciedli prawdę i wszystkie głosy, które związane były z realizacją tego budżetu obywatelskiego, to zdania następujące, które brzmią, przypomnę jeszcze, w trakcie roku 2017 radni na sesji Rady Miasta oraz Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa wielokrotnie składali uwagi odnośnie postępowań przetargowych. Niestety uwagi nie były uwzględniane, co skutkowało brakiem realizacji budżetu obywatelskiego w 2017 roku. Tu nie ma nic wydumanego, tu nie ma czegoś inaczej, jak to powiedział Pan Burmistrz, zaprezentowanego niż się to wydarzyło w roku 2017. To jest po prostu odzwierciedlenie tego, co działo się, jeżeli chodzi również o ten budżet obywatelski i o komisję między innymi celową, która się tym zajmowała zgodnie z odrębnymi upoważnieniami wydanymi przez Radę Miasta. Dziękuję bardzo. Mogę uwagę przed Panem Kunturowskim. Ja tylko nie mam zastrzeżenia co do pierwszej części Pańskiej poprawki, co do tego, że były zgłoszone uwagi do treści budżetu, co do realizacji, bo były zgłoszone takie uwagi. Natomiast mam wątpliwości, czy to było rzeczywiście skutkiem niewykonania budżetu obywatelskiego, bo tego nie wiem. Mogło się to przyczynić, natomiast nie wiem, czy było to skutkiem. Pan Kunturowski, proszę bardzo. Znaczy, chciałem odnieść się tak szczerze do tego samego. Ja uważam, że skutkiem niewykonania budżetu jest niedoszacowanie projektów, o czym mówiliśmy od samego początku, pracy nad tymi projektami. Teraz, jeżeli dodajemy zdanie mówiące o tym, że w trakcie roku, w trakcie realizacji budżetu radni jednego bądź więcej klubów, bądź jeden bądź komisji zwracali uwagę na to, że ich zdaniem zadanie nie powinno być realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, to chciałbym zapytać, dlaczego też nie zamieszczamy zdania, że od samego początku, od pracy w zespole, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, ponieważ lubię uczestniczyć w pracach na rzecz mieszkańców i w budżecie obywatelskim również i zadania w tym zakresie realizujemy raczej z przyjemnością, a nie z politycznym nastawieniem, co nam przed chwilą zarzucono. Nie uważam, żeby nie powinno się znaleźć zdanie o tym, że mówiliśmy cały czas o niedoszacowaniu projektu.
Bo to jest podstawa tego, że nam się nie udaje realizować budżetu obywatelskiego. Mamy przekroczenia na siłowniach plenerowych i mamy brak ofert na zadaniu, który jest od samego początku niedoszacowany. Gdybyśmy mieli ten budżet doszacowany, na pewno udałoby nam się go zrealizować nawet w terminie jednego roku, tak jak jest założony. Problemy z realizacją budżetu nie dotyczą tylko naszego miasta. W innych miastach w jednym roku jest wykonywana dokumentacja, w kolejnym roku jest wykonywany budżet obywatelski. I być może skierowanie się w stronę zbierania się pomysłów, czy wskazania konkretnych pomysłów, a szacowania tego wszystkiego, wskazywania do realizacji już na etapie poprzez wprowadzenie do budżetu miasta, jest lepszą drogą do tego, niż wskazywanie ludziom szacowania projektów i później próba realizacji projektów, które są niedoszacowane, co skutkuje tak naprawdę opóźnieniami w realizacji tego budżetu i niemożliwością go zrealizowania w założonym zakresie, czy w oczekiwanym przez mieszkańców, czy tak naprawdę przez wszystkich nas zakresie. Co do realizacji na terenie jednej nieruchomości trzech projektów, to chciałem zwrócić uwagę, że nie mamy możliwości wpuszczenia, jeżeli robimy tryb zaprojektuj i wybuduj, czy jakikolwiek tryb, to jak mamy uzgodnić równocześnie trzy dokumentacje na tej samej działce? Bo tak naprawdę o tym samym rozmawiamy. Mamy w budżecie obywatelskim zostały zrealizowane trzy projekty na tej samej nieruchomości. Właśnie zadanie projektanta jest wpisanie się w ograniczenia wynikające z planu. W plany miasta wskazane, jakby od samego początku były wskazywane również budowa parkingu przed miasto przy tej samej ulicy. I tutaj nie było innej możliwości, tylko realizowanie tego w jednym postępowaniu. To jest część jednego z projektów pod tytułem jedna siłownia plenerowa, dwa boiska plażowe i jego stadion, które mieszczą się dokładnie w tej samej lokalizacji. I pomimo tego, że być może jestem w tym momencie nieobiektywny, ponieważ oceniam własną pracę, ponieważ nasz, tak się składa, że mój wydział prowadził ogłoszenie tych trzech projektów, to wydaje mi się, że zostało to zrobione prawidłowo. Chciałem przypomnieć również, że było to konsultowane z wnioskodawcami na etapie opracowania PFU i nie było żadnych zastrzeżeń co do zapisów PFU w tym zakresie na etapie konsultacji. Dziękuję bardzo. Przepraszam, pan burmistrz, pan przewodniczący i pani przewodnicząca. Ja chciałbym tylko państwu zwrócić uwagę, że to jest sprawozdanie z realizacji, to jest protokół z przebiegu, więc wszystko to, co to jest podnoszone, że ktoś mówił, to jest to odnotowane. Każdy mieszkaniec może sobie zerknąć, odsłuchać, zobaczyć, bo jest i audio, i wideo, i cały przebieg jest odnotowany. Natomiast to jest sprawozdanie z realizacji tego budżetu, a nie opis przebiegu realizacji. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dwa zdania. Więc ja naniosę autopoprawkę do tej swojej poprawki. Po prostu drugie zdanie będzie brzmiało: niestety uwagi nie były uwzględnione, kropka. Bez tego, jaki to rodziło później skutek, czyli co skutkowało brakiem realizacji budżetu obywatelskiego w 2017 roku. Czyli kończyłoby się na, brzmiałoby w pełnej... Mógłbym właśnie całą treść. W trakcie roku 2017 radni na sesji Rady Miasta oraz Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa wielokrotnie składali uwagi odnośnie postępowań przetargowych. Niestety uwagi nie były uwzględniane. I tyle by to brzmiała ta poprawka do tego sprawozdania. Natomiast co do pewnych zasad, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to chciałem przypomnieć, że po to właśnie jest i po to tak została zbudowana ta uchwała, przynajmniej tak było mówione na sesji Rady Miasta, jeżeli chodzi o weryfikację projektów, czyli rozdział trzeci, aby właśnie na etapie, kiedy te dokumentacje są zgłoszone, potencjalni oferenci doprecyzowali między innymi miejsca, w których chcieliby, żeby były realizowane ich poszczególne inwestycje. I tutaj pracownicy wydziałów merytorycznych mieli pełną możliwość poproszenia poszczególnych osób, które składały swoje oferty, o to, aby zaprosić je, porozmawiać, aby nawet zrobić spotkanie z trzema osobami, aby dokładnie na poszczególnych nieruchomościach wskazały, w których miejscach one by widziały swoje inwestycje. Ja chciałem powiedzieć, że widziałem z tych dokładnie trzech projektów, to tylko i wyłącznie jeden projekt dokładnie naniósł i dokładnie wskazał miejsce swoje docelowe inwestycji, jeżeli chodzi o nieruchomość przy Batalionów Chłopskich, razem z wizualizacją tego projektu i dokładnie wskazaniem miejsca, w którym ten obiekt powinien się znajdować. Chodziło o ekostadion. Pozostałe dwa projekty były napisane na sucho. Tak naprawdę napisano coś i nie wskazano dokładnie miejsca, w którym miałyby się one zainwestować. Czy w środkowej części nieruchomości, czy po lewej stronie nieruchomości, czy po prawej stronie nieruchomości. Ogólnie tylko to opisano. Nie opisano również parametrów technicznych tych obiektów, czyli wielkości, jeżeli chodzi o
te, być może boiska, plaże, no tak, ale w przypadku siłowni plenerowych tam nie było żadnych danych związanych poza informacją, ile urządzeń ma być pozadowionych, a nie było zapisane, jakiej wielkości ma się to znajdować i na jakiej przestrzeni. Tego opisanego tam nie było. Natomiast jeżeli chodzi również o kosztorysowe te analizy, to chciałem również przypomnieć, że zgodnie z paragrafem 7 ustępem 2 jest wyraźnie napisane, że burmistrz ma możliwość dokonania własnej kalkulacji kosztów zadania na podstawie projektów zawartych w formularzach zgłoszeniowych, więc tutaj ta weryfikacja tych kosztorysów była możliwa, pełna do... Tak, no i toczymy troszkę taką dyskusję jałową, jeżeli chodzi o, o to sprawozdanie, ponieważ odchodzimy zupełnie od tematu. Ja sobie przypominam, że były przedłożone pewne informacje, że okazało się, że w chwili, kiedy rachunki matematyczne zostały przeanalizowane i wyliczone podczas spotkania, no okazało się jednak, że wszystkie projekty mieściły się w założonych kosztorysach. Nie będę teraz się też spierał. Pan uważa inaczej, ja uważam inaczej. Można to odtworzyć i można również na stronie internetowej są pełne dokumentacje z postępowań przetargowych boisk, które były kilkukrotnie większe niż to boisko, które było tutaj proponowane. Wyliczając metrem kwadratowym, kwoty wychodziły tożsame z tymi, które nawet niższe kwoty wychodziły niż te, które były zaproponowane chociażby jeżeli chodzi o ekostadion. Natomiast ja chciałem przypomnieć, że nie dostałem odpowiedzi na temat tego, że weszliśmy w rok 2018, a nie mamy absolutnie żadnej informacji, panie przewodniczący, dotyczącej tego, co wydarzyło się z i co zrobiła firma PRB Consulting, która miała, przypomnę, z końcem lutego przedłożyć konkretną dokumentację techniczną. Jest to wyjście poza 2017 rok jednym zdaniem, a nie mamy informacji, jak ta firma wywiązała się z umowy, która została podpisana z tą firmą 15 stycznia 2018. Przepraszam, ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Po pierwsze, rozmawiamy o sprawozdaniu za 2017 rok, nie za 2018 rok. Pani Gardy, jestem dobrze. Po drugie, apeluję. Sprawozdanie powinno dotyczyć fakty, a nie intencje. Więc to jest sprawozdanie uzgodnione, czyli nie może to być sprawozdanie zespołu budżetu obywatelskiego i sprawozdanie pana burmistrza, tylko powinno to być nasze wspólne sprawozdanie. Moim zdaniem, tak, powinniśmy też w tym sprawozdaniu unikać słów nacechowanych emocjonalnie. Powinniśmy po prostu mówić o faktach. I dlatego też mam taką propozycję dla pana przewodniczącego, że pan przewodniczący zechciałby uwzględnić jeszcze jedną poprawkę do swojej poprawki, żeby wykreślić słowo niestety i wtedy będzie mowa o faktach, a nie będzie mowa o intencjach czy o emocjach. Żeby wykreślić słowo niestety z tego sprawozdania. Tylko, że nie zostało uwzględnione i to jest fakt, bo niestety jest to słowo nacechowane emocjami czy intencjami. Tak to byśmy to ujęli. Pani, ja także w kwestii może bardziej logicznej niż merytorycznej, co do której toczy się spór, czy prawidłowo były ogłoszone przetargi, czy nie, czy wykonane tak czy siak, chciałam zwrócić uwagę, że realizacja budżetu obywatelskiego została powierzona organowi, jakim jest burmistrz miasta. I to w związku z tym burmistrz składa sprawozdanie o takiej, a nie innej treści. Realizacją budżetu nie zajmowała się komisja. Dla mnie uzgodnienie treści polega na głosowaniu nad przedłożoną treścią sprawozdania przez burmistrza. Jeżeli komisja zgadza się z taką treścią, po prostu przyjmuje tą treść w formie głosowania. Jeśli nie, nie przyjmuje. Ja to traktuję troszkę inaczej. To jest tak, że zespół może zaproponować panu burmistrzowi naniesienie pewnych uwag do tego sprawozdania, tak? Natomiast to dalej powinno być w uzgodnieniu. Pan burmistrz chciał teraz zabrać głos. Ja tylko chciałbym powiedzieć, zahaczony jest przełom roku, bo w listopadzie, czyli w 17 roku podjęliśmy działania związane z tym czwartym krokiem, czyli z opracowaniem dokumentacji, ale ja na początku mówiłem, że tą dokumentację już mam, bo przewodniczący nie zauważył tego chyba w mojej pierwszej wypowiedzi. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Gregorowicz. Ja się zgadzam, właśnie sam miałem taki pomysł, a panu przewodniczący mnie wyrwał z ust, ale ja bym prosił pana przewodniczącego Rady Miasta, żeby z dwóch zdań
wycofał słowa wartościujące, niezależnie czy one są słuszne czy nie, bo na przykład ja się zgadzam, że one powinny być, gdybym tutaj stanowił większość, ale ponieważ jestem demokratą, to uważam, że trudne do przełknięcia będzie jednak dla drugiej strony, czy jakiejśkolwiek innej strony, przetnąć synonimy wartościujące, dlatego wystarczy, żeby te zdania były podobione, pierwsze zdanie, wielokrotne zgłaszanie, wystarczy zgłaszanie, czyli żeby był wyraz w stanowisku, że zgłaszano jednak inne zdanie, czyli żeby wyrzucić słowo wielokrotne w pierwszym zdaniu poprawki, a w drugim słowo niestety. Faktycznie obydwa, jeśli by się one znikną, to uważam, nie ma żadnych przeszkód logicznych, żeby takie stanowisko wspólnie gremialnie przyjąć. Niezależnie od tego, co nam w środku siedzi. To jest, dlatego to jest jedno zdanie i proszę, żeby tutaj... Mam pytanie, czy pan przewodniczący mógłby odczytać bez tych słów tak tą... No właśnie, bez wielokrotnie i chciałbym potem jeszcze jedno zdanie, ale to już jakby wchodzę. W trakcie roku 2017 roku radni na sesję Rady Miasta oraz Komisji Planowania Przestrzennego Budownictwa wielokrotnie składali... Bez wielokrotnie. Radni budownictwa. Wartościujące. W trakcie roku 2017 roku na sesji Rady Miasta oraz Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa składali uwagi odnośnie postępowań przetargowych. Uwagi nie były uwzględnione. Nie ma żadnych wartości. Mam pytanie, przepraszam do pana burmistrza. Czy pan burmistrz zaakceptowałby taką poprawkę do sprawozdania? Jeszcze jakieś głosy. Ale to właśnie, to już jakby, nie chciałbym zepsuć tego wrażenia, które tutaj już mam nadzieję jakiś konsensus. Natomiast nie zgadzam się zupełnie jako demokrata i stąd panie przepraszam, pytanie pana burmistrza. Czy pan burmistrz zaakceptował? Nie, to nie jest opis mówienia, postępowania, ale jest to sprawozdanie z realizacji. Ono ma dotyczyć faktów, a nie... A nie naszych otoczeń. Ale takie były fakty. Ale z realizacji, ale nie z omawiania. No ale były fakty, że zgłaszano? Oczywiście. Komisja wnioski przegłosowała. Ale to realizacji? No to zgłaszali mieszkańcy, były dyskusje, była ocena, to mam to opisywać. Jesteśmy blisko wspólnego stanowiska, naprawdę. No. Ale to nie wymalajcie tak, dziecka z kąpielą. I tak pan radny będzie głosił na sesji co innego. Ale to nie możemy być zakładnikami naszych myśli. Panie burmistrzu, przepraszam. Dlatego mówię, że to nie jest opis, bo to trzeba było wszystkie elementy mieszkańców, zespołu, weryfikacji zespołów. No już wchodzimy w taką branżę. Ale to jest kwestia realizacji. To jest tylko. Sprawozdanie jest. Suchym faktem. Panie burmistrzu, proszę. Panowie, przepraszam. Prosić wysoki zespół o przegłosowanie treści, którą jest przedstawieniem realizacji. Czyli pan burmistrz nie akceptuje tej poprawki, jednak poproszę, jeżeli można, żebyśmy przegłosowali tę poprawkę, tak wtedy będziemy rozmawiać, bo nie wiadomo, czy to jest stanowisko całego zespołu, czy tylko część. Dobrze, czy możemy przegłosować tą propozycję? Ostatnio, tak? Kto jest za przyjęciem tej propozycji, proszę o podniesienie ręki do góry. Trzy osoby, dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, pani Beata głosuje? Tak. Cztery przeciw. Dziękuję. Stwierdzam, że ta propozycja nie przeszła. Zapominamy o niej. Pan Piotr Turowski, proszę bardzo. Ja też chciałem, mam propozycję, ale proszę. Ja mam jedną uwagę. Gdybyśmy mogli wrócić chwilę do tego, że pan przewodniczący powiedział, że nie jesteśmy związani wnioskiem do budżetu obywatelskiego w zakresie zgłoszonym przez obywatela. A tak naprawdę jesteśmy związani tym wnioskiem i mamy możliwość na podstawie tej uchwały weryfikacji budżetu złożonego przez wnioskodawcę. Chciałem zwrócić uwagę, że tak naprawdę tej możliwości nie mamy. Bo jeżeli ogłosimy, że projekt jest niedoszacowany, to jest to demonizowane na zespole. Natomiast później efekty są takie, że projektu nie da się zrealizować. Czyli tutaj mamy po prostu drobny błąd i chciałbym, żebyśmy zmierzali w stronę oderwania jakby pomysłu obywatela od szacowania przez tego obywatela i pozostawienie szacowania fachowcom, zrobienie dokumentacji i zostawienie to na podstawie kosztorysu inwestorskiego, ale sporządzonego przez samorząd. Mam tylko uwagę, że chciałbym opuścić panie przewodniczący posiedzenie, ponieważ... Proszę bardzo, tak razie pozwoli pan, że tam, gdzie jest bez uwag, napisze, bym opuścił wcześniej. No właśnie, nie ma sensu. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Ja też chciałem opuścić dzisiejsze posiedzenie. Widzimy siłą pracowników tak naprawdę Urzędu Miasta są przegłosowane dokumenty, które nie mają nic wspólnego z prawdą, więc nasze posiedzenie dzisiejsze wydaje się bezcelowe. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ja chciałem zaproponować panu burmistrzowi jedną sugestię co do treści tego sprawozdania.
Otóż, jeżeli zespół się zgodzi, tak mi burmistrz, proponowałbym na sam koniec taki dopisek. Zespół do spraw budżetu obywatelskiego wini konieczność zmiany uchwały tych konsultacjach społecznych, czy konieczność potrzeby, to jest kwestia dyskusji, poprzez przekazanie obowiązków związanych z szacowaniem kosztów realizacji projektu do kompetencji burmistrza miasta. To jest właśnie, idzie w ślad za tym, o czym pan Turowski mówił i ja mówiłem, żeby może spróbować zrobić to dwuetapowo. Pierwszy etap polegałby na tym, że mieszkańcy zgłaszaliby pomysły czy potrzeby realizacji projektów, określając w jakiś sposób ich zakres i potem pan burmistrz mógłby oszacować w uzgodnieniu z tymi projektowcami, przepraszam, koszty realizacji i zakres ewentualnie dostosować do potrzeb. Pan Turowski, proszę. Jeżeli można, jedna praktyczna rzecz, ponieważ my mamy problem na etapie szacowania tej dokumentacji. Znaczy, kiedy szacujemy bez dokumentacji, my również możemy popełnić błąd. Taki błąd, przykład na przykład. Siłownie plenerowe złożone dla budżetu obywatelskiego na etapie projektu wydawały nam się doszacowane. Czyli kwota 25 tysięcy wydawała się wystarczająca, tak? Później życie pokazuje co innego. Dokumentacja również pokazuje co innego. Czyli tutaj rozsądnym by było to, żebyśmy od mieszkańców poprosili o pomysły na realizację, wybrali te pomysły do realizacji i wprowadzali to do budżetu i wtedy dopiero następowało szacowanie, projektowanie, etc. W którym momencie powinno być głosowanie? Nad pomysłami mieszkańców. Bez poznania ich kosztów i szczegółowego zakresu. No trochę to tak nie bardzo, pan burmistrz. Znaczy, no, rzeczywiście, no ja jestem, też podzielam ten pogląd, który pan przewodniczący zespołu tutaj sugeruje, żeby się pochylić nad tym. Jest to sugestia, nie? Bo też... To nie jest konkretna zmiana, tak, ale jest tylko kierunek. Bo też, no też, czy wtedy, kiedy my z wnioskodawcami oszacujemy, że no, mieszczą się tylko dwa projekty, nie? W ramach budżetu, przed głosowaniem oczywiście, nie? Ale mieszczą się tylko dwa. Przepraszam, bo ja może się nazywam, szacowalibyśmy wszystkie, tak? Pomysły. Pomysł jest taki, przepraszam, moja intencja jest taka, tak, że przed poddaniem projektów pod głosowanie, w momencie ich zgłoszenia pomysłów na projekty, to niekoniecznie chodzi o opracowanie konkretnej dokumentacji, bo nawet wiemy też, że, bo co koszty, ale wiemy też, tak, chodzi o szacunek porównawczy w jakiś inny sposób, żeby zobaczyć, ile mniej więcej taki projekt może kosztować i jaki powinien być jego zakres, to wtedy może dalej byśmy uniknęli tych rozbieżności, chociaż też na 100% ich nie unikniemy. Ale ja rozumiem, że sugestią pana przewodniczącego zespołu jest, żeby burmistrz przejął szacowanie, tak? I to byśmy zapisali w projekcie uchwały. Tak, w zmianie przed uchwały, poddaniem, tak? Pod głosowanie projektu. Ale w zmianie uchwały. A czy nie można, żeby było tego wprowadzić, że osoba, która składa projekt, czy tam grono, które składa projekt, żeby najpierw zwróciło się do urzędu o szacowanie i już złożyło to szacowanie. To w tym kierunku. To jest właśnie w tym kierunku. Dobrze, ja to oczywiście wpiszę to do sprawozdania. Czy pan burmistrz wyraża zgodę, żeby taka właśnie treść znalazła się w tym sprawozdaniu, ale to jest uzgodniony tekst, tak, w budżetu do spraw zespołu budżetu obywatelskiego i burmistrza miasta, ale że burmistrz miasta widzi taką, że zespół widzi taką, tak, czy konieczność, czy potrzebę. To jest cenne i myślę, że tak jak i poprzednio państwo przegłosujecie tą poprawkę. No, musimy, tak. Tak, no, więc, nie wiem, czy przegłosujemy. No, ale to jest no, cenna uwaga, bo będziemy pracować. Wszyscy prawie mówimy, że uchwała nasza wymaga korekty poprawy, bo ma niedoskonałe zapisy i to nam w konsekwencji powoduje to, że rzeczywiście trudności mamy z realizacją. Tylko te poprawki ktoś musi zaproponować, tak, wiązanie odpowiedzialność, a nie tylko mówić, że wymaga potrzeby, że jest taka potrzeba zmian. Ale to jako akapit kończący cały tekst, tak? Tak. Dziękuję. Czy ktoś w sprawie tej poprawki chciałby jeszcze zabrać głos? Pan Petrowski. Znaczy, ja nie jestem pewien, że mam powinno być sprawozdanie z wykonania budżetu. Tylko tyle. Jestem pewien, że to powinno być wyartykułowane przez zespół. Natomiast nie wiem, czy to powinno się znaleźć w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest upubliczniane, tak? W informacji publicznej, tak? I to jest jakby intencja i dla nas. I sygnał dla mieszkańców. Ale też dla członków zespołu przyszłej kadencji, bo to tak. Też on przecież to w tym roku kończy się kadencja Rady, tak? Nie wiemy, czy w tym składzie będziemy się spotykali pod koniec tego roku, czy w przyszłym roku, więc no, to jest jakby taka sugestia. Ale sygnał też dobry dla mieszkańców, bo to też no, każdy wnioskodawca, niech wie, że problemy
szacowania kosztów jest, jest problem. Dobrze, czy ktoś z prawa tej poprawki chciałby zabrać głos? Ja podaję pod głosowanie. Jeszcze raz przeczytać? Zespół do spraw budżetu obywatelskiego widzi konieczność zmiany uchwały o konsultacjach, tutaj jest cały tytuł, poprzez przekazanie obowiązków związanych z szacowaniem kosztów realizacji projektów do kompetencji burmistrza miasta. Rozumiem, że wtedy wnioskodawca takiego projektu, który chciałby wnieść pod głosowanie, w ogóle żadnych kosztów nie podawał? To jest kierunek, nie wiemy, tak? To już byśmy ustalili też, to Rada by ustaliła, w jaki sposób to było. Mógłby podawać szacunkowe koszty, mógł podawać jakiś zakres, tak? Natomiast to rozumiem, że w wyniku szacowania i rozmowy mogłoby się zmieniać. Ale to jest, mówimy o etapie przed głosowaniem tych projektów. Tak, żeby nie było głosowanie nad projektami, żeby osoby, które miałyby głosować, mieszkańcy Lubartowa, znali bardziej uprawdopodobniony koszt ich realizacji zakres. Możemy głosować, tak? Kto jest za tą poprawką? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Przepraszam jeszcze w treści, że komisja wprowadza. Zespół, tak? Zespół. Zespół. Znaczy to jest taka forma sugestii, tak? Nie jest do sprawozdania. Do zmiany uchwały. Myślę, że możemy to zrobić. Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki do góry. 4 osoby za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że została przyjęta. I teraz pytanie do pana burmistrza. Czy pan burmistrz akceptuje, czy uzgadnia z nami taką treść? Tak, zgadzam. Dziękuję bardzo. Tak, no, jako ostatni akapit. To w takim razie proponuję, żeby zespół też się głosował. Czy uzgadniamy taką treść sprawozdania? Proszę podnieść ręki do góry. 5 osób za. Dziękuję jednogłośnie. Stwierdzam, że uzgodniliśmy treść sprawozdania z realizacji budżetu obywatelskiego za 2017 rok. Dziękuję państwu bardzo. Zamykam obrady.